Kiedy się zorientowałeś, że... Poczekaj, ja ci powiem tak, że tak naprawdę ja całe życie miałem bardzo dużo kompleksów. No wreszcie. Five. Jakie miałeś najgorsze, powiedz? Ja też powiem swoje. Nie, jakie miałeś najgorsze? Ja byłem zawsze taki lekko... Może nie grubawy, ale taki troszeczkę, że miałem, wydawało mi się, rozmiar więcej niż moi koledzy. Pyza ty byłeś. Lekka pyza, tak, to naprawdę, całą podstawówkę. I to był taki mój kompleks, bo inne chłopaki z klasy, wiesz, grali w piłę, coś tam. A ty byłeś tą piłą. A ja, nie, ja też miałem swoje... Żart! Zauważyłeś. Ja też miałem swoje talenta, okej? Okay? W podstawówce. Boję się zapytać, do czego. Byłem przewodniczącym klasy. Oczywiście. Prowadziłem różne... także Zielnik Woliński. No, byłem świetny z biologii. Naprawdę? Co to jest? Ja, wąż, to sznur leży do Woliński, pałko. No widzę, że zazdrościsz naprawdę. I wiele lat jakby to był mój taki pewnego rodzaju kompleks. Starałem się coś jakie jeszcze robić. Miałeś kompleksy? Jakie? No to był kompleks. A jaki jeszcze? Otwórz się, tu sami przyjaciele. Dobrze, słuchajcie, jak to jest taka terapia, to ja wszystko powiem. Mów, To było wszystko. Reszta była idealna. Znaczy, nie wiem, nie pociłeś się jakoś brzydko? Nie. Nie miałeś dużej stopy? Nie. Ostatnio był tu Marcin Gortat, ma taką stopę. Widziałem jego stopę. No, a wiesz, znaczy duża stopa? Wiem. Duże buty? No, dokładnie, ja dlatego noszę dwa rozmiary mniejsze, żeby nie przerażać. Naprawdę masz większe buty niż stópki? Odwrotnie. A, czy masz podwinięte paluszki? Nie brnijmy w to. I potem przyszły czasy liceum, gdzie tak naprawdę to wszystko było takie bardzo szalone. Wszyscy byli cool, miałem długie włosy, liceum plastyczne, pierwsze zrywki ze szkoły, jakieś takie, wiesz, szaleństwo, młodzi zerwałem artyści. Się ze szkoły. Zerwałem się ze szkoły. Wróciłem, bo ja się przerwa kończyła. Ja byłem generalnie grzecznym chłopcem, okej? Boże, jaki ty byłeś cipka, jaka byłeś. No, no byłem, no i co? Byłeś i teraz sobie odbijam. Byłem, no i co? Przyznał się. Ale mama mnie kochała. Poznajcie, to jest moja rodzina, ten i cipka. Nie, wcale nie.